Dobry wieczór Państwu. Kolejne spotkanie z Panem Włodzimierzem Zylbertalem. Witam Pana również. Witam. Rozmawialiśmy ostatnio troszeczkę o takich podstawach astrologii, po co nam w ogóle jest potrzebna i jakie są tutaj jej założenia. Dziś może kontynuowalibyśmy ten temat, a jednak chciałbym porozmawiać bardziej o wyroczni. Co to takiego i jaka jest tutaj jej koncepcja? Dziś powiedzieliśmy, jest to werdykt. Wyrocznia to jest to, co klient słyszy od astrologa, numerologa czy tarocisty, do którego przyszedł. Czyli człowiek przychodzi z pytaniem, czy ma przyjąć propozycję kontraktu menedżerskiego. Wyrocznia to jest powiedzenie, tak, proszę to przyjąć, panu się to opłaci, albo proszę przyjąć, ale ewentualnie nie, próbuję pana wsadzić na krzywe sanki. Czyli wyrocznia to są to, co po syntetyzowaniu wszystkich danych słyszy klient. Można to tak określić. Dawniej tym mianem określano takie miejsca jak Delfy. Była wyrocznia delficka, ale ta wyznaczała losy tak już bardzo surowo, bez taryfy ulgowej. Więc dzisiejsza definicja wyroczni to jest właśnie to, co klient słyszy jako podsumowanie od swojego doradcy. Czy nie jest tak często, że słyszy to, co chce usłyszeć? Niestety tak. Choćby doradca mówił, panie, nie rzucaj się pan bezmyślnie w tę robotę, bo będą panem orać, a pan będzie niezadowolony. On nie, on tylko słyszy, że będzie miał roboty i że tam będzie dobrze zarabiał. Czemu tak się dzieje? Dlatego, że ludzie na ogół słyszą to, co chcą słyszeć. To dotyczy nie tylko astrologii. Dla pieniędzy? Pieniędzy, dla zluzowania stresu, zrealizowania się życiowego. No ale to świadczy też niedobrze o... Znaczy, dobrze, może inaczej, to nie chodzi o dobrze czy niedobrze. Jaka jest wartość astrologa dla niego samego? Czy można też ten zawód jak gdyby sprzedać? Tak jak każdego innego doradcy. Astrolog w tej chwili to już dawno nie jest rozdawca losów. Dawno to już nie jest ten, który z góry patrzy na swojego robaczka, klienta i mówi, stanie się to, a to. Jest jednym z wielu doradców, których człowiek ma, pokazujący taki aspekt, który ja bym wiązał z samorealizacją. Co to jest element samorealizacji? Wrócimy do przykładu z kontraktem menedżerskim. No i teraz człowiek dostał taką propozycję. Widać, że tam astrolog widzi, że tam będą duże kłopoty, trudności, że człowieka nie poinformowano, że pół załogi jest do zwolnienia, drugie pół do zatrudnienia, że większość kontraktów to w tej chwili tylko omawiane było przy kieliszku, a nie jest podpisana nawet umowa wstępna. I astrolog mówi, szanowny panie, będzie pan trochę jak Robinson na bezludnej wyspie. Wszystko to, o czym panu mówili wyżsi menedżerowie, to jest nieprawda. Pan zostanie sam z problemem, ale jeżeli pan to podejmie, to będzie pan miał dziką satysfakcję, że pan tego dokonał. Wtedy będzie pan mógł żądać większych pieniędzy. Czyli w tym momencie astrolog podkreśliłby samorealizację, ponieważ astrologia nie jest sprzeczna z obecną modą na samorealizację, tylko pokazuje dosyć precyzyjnie drogi do owej samorealizacji. No i w tym układzie byłoby to dla owego menedżera przyjęcie wyzwania, zaciśnięcie zębów, zrozumienie, że tam dużo warunków nie będzie dotrzymanych, ale że on z czasem zostanie tym, który rozdaje karty. Lepiej się samorealizować w grupie czy samemu? Zależnie od człowieka. Są tacy, którzy realizują się w grupie, są tacy, którzy wolą to robić samodzielnie. No bo to jest w zasadzie, to też chyba wynika z psychologicznego. Z indywidualnego horoskopu, czyli z obrazu psychologicznego. Panie Włodzimierzu, czy szczęściem jest odnalezienie nieświadomego przeznaczenia tutaj na Ziemi? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jeżeli człowiek czuje, że ma jakiś sens, że ma jakieś przeznaczenie, które realizuje, to chyba taki człowiek jest bardzo szczęśliwy, niezależnie od tego, czy jest to przeznaczenie wynalazcy, który przez pół wieku bieduje, żeby w końcu ktoś go uznał, czy jest to przeznaczenie na przykład śpiewaka, który ma wspaniały głos i przez 50 lat tym głosem bawi publiczność. Bo jeżeli tak naprawdę odkryje się drogę swojego życia, cel istnienia, mamy swój cel istnienia, tak? Wie pan co? Podobno tak. A jak pan uważa? Znaczy, ja bardzo chciałbym wierzyć, że tak, bo inaczej bym nie uprawiał tego, co uprawiam. Ale większość ludzi nawet nie odkrywa tego celu, tylko męczy się w niewiele wartej pracy po to, żeby zarobić na chleb. No to ta metafora globalnego niewolnictwa niestety nie jest bezpodstawna. A niewolnicy się nie realizują. Oni co najwyżej przeżywają. Ale jesteśmy tymi niewolnikami, tak? No w dużej części tak, bo przecież jeżeli pan popatrzy sobie na kasjerkę
zmęczoną życiem i pogodzoną, to nie zobaczy pan tam dziewczyny, która marzyła o grze na gitarze. A marzyła. Czyli można byłoby powiedzieć, że powiedzmy niewolnictwo egipskie przeniosło się na współczesne czasy i że jest to niewidoczne? Oj, to jest bardzo widoczne, proszę. Jest widoczne, jest ale nikt widoczne. Nikogo batem nie bije. Wie pan co, teoretycznie nie, ale kiedy ja patrzę właśnie na horoskopy takich sprzedawczych, a pewna ich ilość przewinęła się przez mój gabinet, to tam właśnie widać dziewczyny, które marzyły o grze na gitarze, dziewczyna, która marzyła, że będzie miała bogatego męża i będzie opiekowała się dziećmi. Inna marzyła o podróżach i wszystkie skończyły na kasie. Może nie używajmy, będziemy musieli tutaj to słowo tego centrum wyciąć, panie Włodzimierzu. No ja rozumiem, ale rozumie pan metaforę, prawda? Tak. Po prostu chodzi o to, że astrologia to dla współczesnego świata jedna z możliwości pokazania realizacji. Przy czym jak ktoś już zrobił trójkę dzieci i musi na nie pracować, no to już mało prawdopodobne, żeby wybudował jacht i ruszył dookoła świata. Ale może się jakoś tam realizować, może jakoś próbować do tych pasji nawiązywać. Ale w takim razie jak z tym niewolnictwem? Czy doczekamy czasów, że będziemy wolnymi ludźmi? To zależy od nas, a nie od horoskopów. Od nas samych, czy od nas grupy? Myślę, że społeczeństwo, od stopnia świadomości społecznej, ponieważ, wie pan, mam takiego przyjaciela, bardzo mądrego człowieka, filozofa, który mawia, że co należy do wszystkich, tylko wszyscy mogą zrealizować. Jeżeli byśmy wszyscy nagle zrozumieli, że żyjemy w systemie dalekim od normalności, od samorealizacji, od możliwości, żeby każdy człowiek coś tam znaczył, to wtedy on się po prostu rozleci, bo energia społeczna będzie taka, że nie utrzyma się ani dnia dłużej. No tylko, że jak wpłynąć na samemu można zdziałać, no, ale niewiele. No, czasy romantycznych bohaterów, którzy w pojedynkę ciągnęli społeczeństwa, to chyba minęły wraz z romantyzmem, może ich nigdy nie było. Czy jesteśmy skazani na los? Wie pan co, i tak, i nie. Jeżeli rozumiemy los jako przekleństwo, to wtedy należy robić wszystko, żeby człowieka od tego uwalniać. Jest taka koncepcja zwana psychologią losu węgierskiego badacza Leopolda Shandiego. Shandi twierdzi, że rodzimy się zdeterminowani, a życie jest na to, żeby się z tej determinacji wydobyć, żeby osiągnąć wolność. Czyli powiedzielibyśmy, że jest antyastrologiczny. Ale druga koncepcja jest taka, że, aż przykro to cytować, marksistowska, wolność to uświadomiona konieczność. I wtedy horoskop bardzo często daje nam pewien punkt oparcia, pewien porządek we wszechświecie. Pokazuje, że jesteśmy częścią tego porządku. Gdybyśmy założyli, że albo inaczej, ktoś, kto powiedzmy ma w miarę dobre, pozytywne życie, niekoniecznie się chce z tym życiem rozstawać, ale są ludzie przecież, którzy to życie mają nie za ciekawe. Takie przypadki też trafiają. Wie pan co, no wtedy działa ten instynkt, żeby jednak tę drugą istotę ocalić. Żeby spróbowała przemyśleć. Spróbowała się jeszcze zastanowić. I wtedy tam się wynajduje w horoskopie jakieś talenty, możliwości. Próbuje się tego człowieka uzgadniać. Bardzo często owo nieszczęśliwe życie wynika ze źle dokonanych wyborów w młodości. Ciężko je odkręcić, kiedy ma się kupę dzieci i trzeba na te dzieci jakoś tam zapracować. Ale pewne takie decyzje można cofnąć, to może nie, bo jak ktoś 20 lat już przeżył w piekle, to już jego. Ale można zachęcić, żeby zainteresował się czymś, czym się do tej pory nie interesował. Zwrócił uwagę na talent, który zlekceważył. Zastanowił się nad możliwościami, które miał i nad którymi się nigdy nie zastanawiał. Wie pan co, znowu zaskoczenie. Siedzi przed astrologiem kobieta w wieku lat około 50. I w jej horoskopie widać, na przykład dziewczynę, która kiedyś tam grała na pianinie, widać drugą, która trochę zjeździła świata. I kiedy się pyta, proszę pani, a jakie są pani pasje? A, bo ja, panie, nic, tylko dzieci, wnuki, tylko pomagam. I to jest właśnie przykład, że taka osoba się w ogóle nawet nie próbowała realizować. Ona wpadła w pewien kanon społeczny, wyznaczający takiej kobiecie tylko rolę babci. I teraz czasami ona jest tak w to wkręcona, że gdyby jej zabrać ten sens, to zrobiłoby się jej krzywdę. Przekreśliłoby się ileś tam lat jej opiekowania się wnukami. No właśnie, jaki jest sens w takim razie życia wielu z nas?
Szanowny panie, jak ja bym znał sens życia, to ja bym był milionerem, a nie siedział w pańskim studiu. Panie Włodzimierzu, czy trudno jest pogodzić się z przemijaniem wraz z wiekiem? Wie pan, co zależy. Mhm. Znam ludzi i takich, i takich. Znam takich, którzy tyle przeżyli, że mają po prostu dosyć. Oni już czują, że ich czas dobiegł końca, wymarli przyjaciele. Mhm. W pewnym momencie mówią, stary człowiek musi umrzeć i umierają. Mhm. Ale też znam takich, którzy czepiają się tego życia każdego dnia, biorąc jakieś nieprawdopodobne ilości leków, zadręczając lekarzy. I tam jest z jednej strony jakiś zwierzęcy lęk, czasem niedojrzałość, a czasami nadzieja, że jeszcze coś się stanie. A może się coś stać w przyszłości? Zawsze może. W sensie, czy możemy doczekać czasów nieśmiertelności fizycznej? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Na pewno życie ulega przedłużeniu w tej chwili. Przypominam panu, że jeszcze 100 lat temu 60-latek był straszliwie zgarbionym starcem, dzisiaj jest człowiekiem w pełni aktywnym. Mhm. Ale nie mam zdania na temat tej nieśmiertelności fizycznej. Sam się nad tym często zastanawiałem, szczególnie w młodości. Wtedy się człowiekowi wydaje, że jest nieśmiertelny. A teraz się coraz bardziej widzi, że czas jednak ma pewną mądrość. W tym, że pewne pożądania wygasają, że każdy wiek ma swoją specyfikę. Zacząłem też to odkrywać. Że wie pan, że bycie człowiekiem starszym nie oznacza bycia człowiekiem zniedołężniałym, wyrzuconym na margines, bo to zależy w dużej mierze od nas samych, od naszego, troszeczkę od nas samych, czyli naszego nastawienia do życia, w dużej mierze od edukacji i systemu społecznego, który albo umie wskazać swoim seniorom jakąś godność, jakieś ich miejsce w społeczeństwie, albo ich wyrzuca na margines. Panie Włodzimierzu, przyszłość astrologii, jak się tutaj rysuje dla człowieka? Różowo, proszę pana. Różowo? Rysuje się różowo, bo ludzie zaczynają szukać coraz bardziej sensów. A jak zaczynają szukać sensów, to sięgają po dywinację, między innymi. Czyli świadomość rośnie i to jest... Tylko pytanie, szukając, na kogo trafiają? Za chwilę odpowiem, dobrze? Jeszcze kontynuując poprzednią myśl. No, jeżeli ci ludzie szukają sensów, to na przykład mogą zwrócić się do astrologa, który im opowie, że sensem tego życia jest na przykład zrozumienie nieudanej relacji. I człowiek powie, tak, byłem szczęśliwym małżonkiem przez 37 lat, 5 miesięcy, 25 dni i 7 godzin. Zrozumiałem, przepracowałem, więcej związku nie pragnę. Czuję, że coś się stało, spełniłem się. Ktoś inny z kolei powie, że zawsze marzyłem o morskiej podróży, odbyłem ją, i czuję, że jestem spełniony. Mhm. I teraz takie rzeczy są do zobaczenia w horoskopie, zanim jeszcze człowiek wyruszy w morską podróż albo zawrze nieudany związek. I teraz jest ogromne spektrum możliwości realizacji owego nieudanego związku. Albo trafienie na partnera, który zmieni życie w piekło na kilkadziesiąt lat, albo, jeżeli człowiek jest bardziej świadomy, to na przykład powiedzenie, słuchaj, będziesz studiował w całym swoim życiu nieudane związki. To nie oznacza, że musisz mieć żonę zołzę, ale zainteresuj się nieudanymi związkami. Być może zostaniesz ich terapeutą. Mhm. Bo ja mówię, że horoskop to mapa i pojazd, ale ani droga, ani kierowca. Mhm. Czyli jeżeli ktoś ma do studiowania w życiu nieudane związki, to jest ogromna różnica, czy będzie je studiował męcząc się z głupim partnerem, czy będzie je studiował jako terapeuta takich związków i pokazywał ludziom drogę wyjścia. I tu jest doświadczenie studiowania nieudanych związków. No dobrze, tylko w tym momencie pojawiałoby się pytanie, bo powiedział pan, jeżeli ktoś ma, pojawiałoby się jakby karma czy jakieś założenia życia, tak? Jak się astrologia tu do tego zanosi? Możemy to nazwać karmą i darmą. Mhm. Ale powiem panu tak, już z doświadczenia człowieka dosyć długo żyjącego. Jeżeli człowiek rozumie to, co ma zapisane w horoskopie, to tam nie ma nieszczęść. Mhm. To w to się po prostu idzie i człowiek tego nigdy nie żałuje. Jest to nieracjonalne zupełnie, ale no po prostu działa. Mhm. Życie po życiu, przed życiem? Niewiele o tym wiadomo. A jak pan uważa? Nie wiem. Przypomnę, ja się bronię przed tym, ponieważ większość doniesień typu życie po życiu to jest projekcja jakiegoś zwierzęcego strachu, że za naszą rozrzutność, za nasze wszystkie drobne i małe świństwa będzie kiedyś wystawiony rachunek. Więc trwamy w tych ciałach, że i oszukujemy Pana Boga, mówiąc, oho, nie wystawisz nam rachunku. No ale filozofia nie jest panu obca. Dlaczego się pan broni przed
pójście głębiej w ten temat? Wie pan, dlatego, że ja inaczej... Nie mam takiego wglądu. No. Oczywiście teoria mówi, że tam informacja się przenosi na inny nośnik, prawda? Że są pola morficzne, inne takie rzeczy. Ale ile w tym jest kalekiego pocieszania się horacjańskiego non omnis morier, na ile zwierzęcego lęku przed odejściem, a na ile rzeczywistej wiedzy, to ja panu nie powiem. No ale jak zgaśnie kiedyś pana życie również, przepraszam, że tak każdego z nas zgaśnie, no. Nie ma nadziei na dalsze istnienie? Nie wiadomo. Można sobie powiedzieć tak jak Diogenes, który był ateuszem i mówił, że wszystko zgaśnie. Moje ciało, ale przecież Diogenesie twoje ciało zjedzą lwy. No to połóżcie koło mnie kij, będę się oganiał. No ale jak będziesz się oganiał, skoro będziesz martwy? To po co mi ten kij, skoro będę martwy, nic nie będę czuł? Więc tutaj mogę tylko posługiwać się efektownymi cytatami, które znam, których tam nabyłem w ciągu swojej edukacji. Natomiast astrolog nie jest od rozstrzygania problemów życia i śmierci. No, ale często widzi w prognozach różne takie pana, co innego jest śmierć przedwczesna, zanim się zrealizuje tę swoją misję horoskopową. I tutaj astrolog powinien przed nią ostrzegać. A co innego jest śmierć człowieka starego, który jest spełniony, odszedł, dokonał swojego dzieła, dla którego to jest często wyzwolenie. Percy Bysshe Shelley napisał, czy może śmierć jest tylko wyzwoleniem. A pisał to na kilka dni przed swoją rzeczywistą śmiercią. Zmarł w wieku 25 lat. No tak, ale w dawnych czasach ta średnia wieku była zdecydowanie niska. Tak, ale też dużo szybciej osiągała się dojrzałość. Oprócz tego tamci ludzie, którzy nie byli przytłoczeni nadmiarem informacji, którzy żyli w zamkniętych wspólnotach, prawdopodobnie mieli lepszy kontakt z tymi zaświatami, niż my dzisiaj mamy. Czy można oszukać przeznaczenie? Każde oszukanie przeznaczenia jest w jakiś sposób pójściem za nim. W horoskopie bardzo często jest powiedziane, że musisz coś zrobić, żeby coś się nie spełniło. Horoskop bardzo wyraźnie pokazuje przeszkody do ominięcia. I wtedy mówi, nie kombinuj, nie ma żadnego horoskopu, jest twoja wola, twoja zawziętość i twoja wytrzymałość. Panie Włodzimierzu, jeżeli mówimy o przeznaczeniu, to bardziej przeznaczenie niż przypadek? Wie pan co, w tej chwili chyba i to, i to. Ja bym przypadku nie wykluczał. Znaczy przypadek. Są ludzie, którzy twierdzą, że nie ma przypadków, ale zanim oni dojdą, co tu nie jest przypadkiem, życie im upłynie. Przefilozofują je zamiast ich przeżyć. Można wtedy stracić swoje życie. Czy często się zdarza, że ktoś traci swoje życie, jak pan ocenia, bo rozumiem, że dla ludzi w różnym wieku pan opracowuje. Proszę pana, tak, są ludzie, którzy bardzo tracą swoje życie, którzy je bezsensownie przeżywają, mają świadomość, nie dokonując niczego, nie przeżywając. Czasem nie, bo gdyby ją mieli, to by wyli jak psy do księżyca. Ale skoro przychodzą na pewnym etapie życia do pana, to chyba coś jest nie tak w ich życiu. Czasem się budzą i wtedy wymagają takiej dłuższej terapii, bo wie pan, takie obudzenie przypomina troszeczkę na gwałt rozprostowanie kończyny długo zagipsowanej. Ból jest nie do zniesienia. Czy można wymazać krzywdy wyrządzone przez innych ludzi, które poniekąd są kwestią przeznaczenia, bo tak jak rozmawialiśmy... Wymazać pewnie nie. Wybaczyć tak, zrozumieć sens. Są w tej chwili modne terapie kompleksowego wybaczania i wbrew pozorom to nie jest broń słabych. To nie jest to, że jak nie mogę wroga dosięgnąć, to mu wybaczam. Bo takie rzeczy robią tylko słabe uszy za duże pieniądze, tylko na wybaczanie stać naprawdę tych najsilniejszych, najbardziej zrealizowanych, którzy naprawdę zyskali dużo więcej niż stracili w wyniku doznanych krzywd. Warto wybaczyć? W momencie, kiedy człowiek jest zrealizowany, tak. Natomiast w większości te wszystkie radykalne wybaczania i tak dalej, to jest takie po prostu przyznanie się do bezsiły, że nie mogę dosięgnąć wroga i czaszki mu roztrzaskać. Dlatego idę na kurs radykalnego wybaczania. No najprościej chyba byłoby użyć siły, prawda? Przynajmniej tak przez wiele wieków było. Dzisiaj też tak jest. Mamy w sobie różne gadzie mózgi i całą masę odruchów bardzo anachronicznych. Człowiek jako jednostka w aspekcie miliona lat, jakie jest, no to w zasadzie poniekąd sięga o sens życia, ale jaki ma cel pana istnienia, moje istnienie? Szanowny panie, ja bym bardzo chciał to wiedzieć. Cel istnienia sobie najczęściej pracowicie wmawiamy. Mówimy, że jakiś tam cel. No ja sobie na przykład mówiłem misję upowszechnienia astrologii jako języka opisu. Lepiej czy gorzej to realizuję, ale czy to jest moja misja? No ale czemu przyszliśmy na Ziemię? Ba. Zadaje pan pytania, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Które każdy sobie musi odpowiedzieć sam. I tutaj astrologia jest jednym z narzędzi, które
przybliżają taką odpowiedź, bo mówią, no bo masz Słońce w koniunkcji z Saturnem, musisz zobaczyć, co to dyscyplina, musisz zobaczyć, co to opory i co to ich łamanie. No fajno. Ale astrologia jest jedną z koncepcji. Ona nie jest prawdą objawioną. No ale wychodziłoby na to, że rodzimy się po to tylko, żeby przepracować jakieś jedno doświadczenie i odejść. Inaczej, nie wiadomo dokładnie, po co się rodzimy. Jest to jedna z tych tajemnic, na którą odpowiedź musi znaleźć każdy człowiek. Okej. Ale jeżeli jest pan astronomem, przepraszam, astrologiem, to ja mogę pokazać to z punktu widzenia porządku proponowanego przez astrologię. Wie pan, systemy dywinacyjne to nie jest wiedza objawiona. One przynależą porządkowi takiemu antropologicznemu, takiemu, w którym umysł oswaja nieskończoność. Zaręczam panu, że gdyby mnie czy pana postawić naprzeciwko nieskończoności, to byśmy natychmiast zwariowali. Dlatego z tej nieskończoności wykrawamy dziejowe misje, horoskopy, pisanie wierszy albo wychowywanie dzieci, bo to już oswajamy, bo to już jest coś, co nas pochłania, co powoduje, że nie myślimy o wieczności, tylko o tym, żeby, nie wiem, dziecko było dobrze odżywione, dobrze wychowane, albo żeby horoskop był dobrze zinterpretowany. I dywinacje to jest nic więcej, jak takie właśnie oswajanie nieskończoności, wykrawanie z jej, z tego ogromu, tego przerażającego ogromu, tych fragmentów, które potrafimy po pierwsze sami ustalić w nich reguły gry, po drugie w nich się poorientować. W tym celu projektujemy planety znaczeniami psychologicznymi. I to nie musi być złe, ponieważ nadaje nam sensy, godzi nas z życiem. Astrologia nie jest być może prawdą absolutną, jaką tam wielu ludzi w niej szuka, ale jest prawdą na tyle potężną, że umożliwia pogodzenie z tymi doświadczeniami, które mamy. Jako taka jest pożyteczna. Z tymi doświadczeniami, które mamy i które niejako same ukształtowały się pod wpływem w chwili narodzin, tak? No nie tylko. Wie pan, astrologia operuje na archetypach, czyli takich wiecznych wzorcach zachowań. Na przykład archetyp Marsa to jest zawsze wojownik, a nigdy mięczak, prawda? Archetyp Saturna to jest człowiek, który zrzucony na spadochronie nad biegunem południowym znajdzie jakieś tam drewienka, postawi chatę i jakoś przetrwa, na przykład. Archetyp na przykład byka to jest człowiek idący sobie miedzą, kosztujący jabłka i myślący, że życie jest piękne i tak dalej. I te archetypy uświadamiają, że wielu przed nami przeżywało to samo, że nie jesteśmy sami. Czyli jak jest interpretacja horoskopu archetypowa? Przykładowo, mamy gościa, który ma jakieś tam kombinacje między Jowiszem i Uranem, gdzie Jowisz reprezentuje światło, natchnienie, optymizm, lekkość, a Uran przyszłość. I człowiek taki na przykład wynalazł wynalazek. Twierdzi, że dzięki temu wynalazkowi życie będzie lepsze. Na razie w ten wynalazek wrzucił wszystkie pieniądze, które ma, grozi mu rozpad rodziny, klepie biedę. Teraz, jeżeli uświadomimy mu, że układy uranowo-jowiszowe mieli Nikola Tesla, miał George Stevenson, wynalazca parowozu, miał Archimedes, miał Leonardo da Vinci, to ten człowiek czuje się częścią dużej wspólnoty i to wielkich ludzi. I to go będzie zachęcało do dalszych prac nad jego wynalazkiem. On będzie z tej wspólnoty czerpał swoją siłę. Czyli astrolog włącza naszego bohatera w coś dużo większego niż tylko jego aktualne kłopoty finansowe. Czy tak naprawdę można byłoby tu wykluczyć kwestię powtórnych narodzin, reinkarnacji? Bo jeżeli... Inaczej można je tam włączyć, można, ale nie są niezbędne. Ja akurat staram się tego tematu unikać, bo za mało na ten temat wiem. Mam tylko przeczucia, intuicje, mam swoje osobiste jakieś tam rozważania. Nawet nie przeczucie. Rozważania. Początki przeczuć. W każdym razie jest to zbyt słabe, żeby to proponować klientowi. I też się pan nie podzieli tutaj? Nie, ponieważ w młodości mistrzowie Zen nauczyli mnie, że nawet jeżeli istnieje reinkarnacja, to najważniejsze jest to życie, które mam teraz. I to samo, i tę samą naukę przekazuję moim klientom. Ale może udałoby się przyspieszyć rozwój swój? Próbowano. Jung robił takie sesje. Modne są w tej chwili sesje regresingu. Tak. Ale nie zauważyłem, żeby uczestniczy tych sesji byli znacząco bardziej rozwinięci czy szczęśliwsi niż ci, którzy ich nie robili. Hipnoza? Co pan o tym uważa? W pewnych warunkach jest bardzo pożyteczna. Z tym, że hipnoza jest gwałtem zadanym psychice, ponieważ wrzucamy w umysł programy, których by na trzeźwo nigdy nie przyjął. W sytuacjach, kiedy ratujemy człowieka, na przykład człowiek ma trójkę dzieci, jest żywicielem rodziny i bez hipnozy on nie zmieni swoich postępowań, to jesteśmy uprawnieni, żeby taki gwałt zadać. Tak samo jak lekarz, który kroi nam ciało, też nam nie chce zrobić krzywdy, choć ciało kroi.
i czasami lojalnie ostrzega. Po pokrojeniu będziesz mniej sprawny niż przed. I to sam powinien zrobić hipnotyzer, ostrzegając, że mogą się zaląć pewne programy, które ci ograniczą funkcjonowanie, ale przywrócą cię twoim dzieciom, twojej małżonce, twoim kolegom i twoim przyjaciołom. Coś za coś. Coś za coś. Jaki pan miał najciekawszy przypadek w swoim doświadczeniu horoskopowy? Najbardziej ciekawy. Czy najbardziej tylko dramatyczny, najbardziej sprzedający się przed kamerą. I tak, i tak. Tu na sensacji nie zależy mi, więc co najbardziej pana wzruszyło, poruszyło? Co najbardziej wzruszyło, to była osoba ciężko chora, która przyszła do mnie nie po cuda, bo ona wiedziała, że cudów nie będzie, nie po nieistniejące terapie alternatywne, bo wiedziała, że ich nie ma, ale z pytaniem, miała wtedy 42 lata, perspektywę 10 do 12 lat życia. A była bardzo czynną osobą, działaczką społeczną. I pytaniem, co ja mam robić? I udzieliłem odpowiedzi, która do dzisiaj wydaje mi się bardzo okrutna. Mówi, proszę pani, pani musi tak zagęścić czas, żeby w ciągu tych 12 lat przeżyć te prawie 30, które by przeżyła bez choroby. Żeby pani, jak choroba będzie panią pokonywać, żeby pani miała świadomość, że choroba pani nie zwyciężyła, że co pani miała na ziemi zostawić, to zostawiła. Ta choroba była, koniec choroby było wpisane w gwiazdy? Nie, nawet nie śledziłem, polegałem na wyroku lekarzy. Po prostu poszedłem za klientką. No taki z takich rzeczy, które mnie mogły najbardziej wzruszyć, to jest, wie pan, śmieszna historia. Chłopiec, który miał 3 lata i nie mówił. No i do mnie, zwrócono się do mnie, szamana, z ostatnią nadzieją, bo wszyscy psycholodzy, lekarze położyli kreskę. Chłopca wyładowano całą dostępną dla takiego małego muszczku chemią. Przepuszczono przez wszystkie dostępne takiemu chłopcu terapię i nic. Ja spojrzałem w portret numerologiczny, no i tam wywnioskowałem, że tam nie ma ja. Nie ma czegoś, co miałby się komunikować. Zaproponowałem zmianę imion. Pójść do Urzędu Stanu Cywilnego i fanaberia rodzica. I 8 lat później zgłosiła się do mnie siostra owego małego wtedy człowieka i mówi, panie Włodku, nie wiem, czy to był skutek pańskiego szamaństwa, czy skutek innych rzeczy, ale nasz Piotrek rzeczywiście z oporem zaczął uczyć się mówić i w tej chwili już mówi całkiem sprawnie. Do dziś nie wiem, czy to jakieś sprawy losowe, czy mój dziadek. Dla takich chwil chyba warto. Tak, dla takich chwil warto się męczyć z ludźmi mało świadomymi, którzy żądają, żeby im natychmiast wywróżyć miliony i długonogą blondynkę bez kompleksów. Afirmacje, czy one też pomagają w życiu? Do pewnego momentu tak. Wie pan, wszystkie takie rzeczy typu afirmacje, typu wizualizacje, NLP, metoda Silwy, czy inne takie wzmacnianie umysłu są bardzo pożyteczne, ale pod warunkiem, że człowiek nawet nie dotknął swojego horoskopu. One doprowadzają nas do poziomu realizacji horoskopowej, kiedy już nie mamy problemu typu, nie wiem, lęk o siebie, kompleksy, czasami problemy finansowe. Tylko mamy luksus samorealizacji. Jak mamy luksus samorealizacji, to na to nie ma żadnych afirmacji, żadnej Silwy, żadnego NLP. To się po prostu bierze na klatę i przeżywa. Potem się poznaje klasę człowieka. Panie Włodzimierzu, bardzo panu dziękuję. Podałby pan jeszcze adres strony internetowej, numer telefonu albo adres mailowy? Tak, strona jest www.labes.edu.pl. Labes.edu.pl. Tam jest sporo tekstów, które napisałem, jest coś tam o mnie. Jestem też na Facebooku i na Facebooku jest stworzone przez mnie laboratorium. Bardzo panu dziękuję, wszystkiego dobrego życzę panu ludziom.